Witajcie kochani w poniedziałkowy mglisty poranek. Dzisiaj spotykamy się z książkami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jesteśmy po weekendzie, więc będzie troszeczkę więcej tych lektur dla dzieci. Ale ja za każdym razem cieszę się, kiedy mogę sięgać po kolejne nowości dla dzieci, ponieważ teraz te książki są takie bardzo ciekawe, posiadają dużą dawkę wiedzy i są napisane w bardzo dowcipny sposób, dużo humoru przemycane. Także nawet ja się dobrze bawiłam w czasie lektury. Pierwszą z takich lektur jest książka autorstwa Nikoli Kucharskiej Fakty i plotki o smokach. Z książkami Nikoli Kucharskiej mam do czynienia już nie pierwszy raz, ponieważ sięgałyśmy po książki jak to działa ciało człowieka, jak to działa zwierzęta. Tam wchodziłyśmy bardzo tak płynnie w anatomię człowieka i anatomię zwierząt. Mogłyśmy podejrzeć, w jaki sposób działa organizm. Tu na pierwszej stronie spotykamy się z podobnym rozrysowaniem ciała smoka, jak w poprzednich publikacjach Nikoli Kucharskiej. Wchodzimy w świat anatomii smoka. Jest to świat opowiedziany bardzo z dużą dawką humoru i ironii, z takim nieco cynizmem w stosunku do ludzkich zachowań i legend. Obalamy wszystkie mity związane z legendami o tym, że smoki są złośliwe. Poznajemy historię, kiedy ludzie i smoki żyli razem w jednej społeczności. Zamki znajdowały się nad jamami smoczymi i dzięki temu ludzie mogli liczyć na pomoc smoków. No ale człowiek, zwierzę pazerne, nie potrafił się ograniczyć do tego wykorzystania smoków do codziennych obowiązków. Wykorzystywał do transportu, gdzie podróżując różnymi środkami komunikacji, wiemy, jak ludzie się potrafią nieładnie zachowywać. No i smoki były drażnione takimi właśnie prymitywnymi zachowaniami. Do tego rycerze przychodzili i ograbiali skarbce. A ludzie złośliwie rysowali, malowali niekorzystne portrety. No i w ten sposób po wiekach nieporozumień doszło do zerwania paktu smoczo-ludzkiego i od tej pory ludzie nie mają kontaktu ze smokami, ponieważ smoki sobie wywędrowały gdzieś z dala od człowieka. No i na tym bazuje właśnie opowieść, że one są gdzieś tak bliziutko, w miarę blisko nas, ale my nie mamy kontaktu z nimi i poznajemy różne gatunki smoków. Ilustracje są często bogate w szczegóły. Wchodzimy w świat taki troszeczkę zwariowany, baśniowy i nie jest to świat taki jak w legendach, czyli pełen groźnych smoków. Smoki są tutaj zwykłymi takimi istotami, które też mają swoje rodziny, też mają dzieci, też pochodzą do szkoły, potrzebują zdobywać wiedzę, kultywują narodziny, wybierają imiona dla swoich pociech. Tu mamy ilustrację ze szkołą. Dużo różnych aktywności. Nasze smoczki są świetnymi uczniami, otwartymi, ciekawymi na różnorodne doświadczenie i zdobywanie wiedzy. Świetna strona pozwalająca oswoić dzieciaki ze szkołą, z przedszkolem, pozwalająca zainteresować tym, że w nowym miejscu będą różnorodne kontakty z rówieśnikami. Strony w tej książce są bardzo solidne, dlatego mogą sięgać po nią młodsi czytelnicy. Bardzo dobrze nadaje się jako publikacja do wykorzystania w kształceniu logopedycznym, ponieważ możemy tutaj wykorzystać różnorodne ilustracje, gdzie dziecko musi znaleźć na bogatej w elementy ilustracji dany element i wymówić słowo. To jest taka pewnego rodzaju gra z dorosłym,
zabawa w spostrzegawczość, wyszukiwanie elementów i próba wypowiadania słów. U nas w taki sposób publikacja sprawdza się świetnie. Do tego możemy sobie fantazjować na temat tego, co te smoczki robią. Smoki i smoczki, bo jedne są olbrzymie, a inne są malutkie. No i te dość skomplikowane, zawiłe ilustracje pozwalają na bardzo duże pole manewru dla rodziców i dzieci. Dlatego bardzo polecam Fakty i plotki o smokach Nikoli Kucharskiej. Kolejną książką, bogatą w ilustracje i pozwalającą właśnie na takie wyszukiwanie elementów, wodzenie palcem, opowiadanie, tworzenie własnych historii, jest kolejna odsłona książki Detektyw Pierw w labiryncie. Mamy na swoim koncie już dwie, ta jest trzecia. Tym razem Detektyw Pierw udaje się na zamek na niebie. Każda strona to kolejne wyzwanie. Na początku zostajemy wprowadzeni w zasady gry. Poznajemy bohaterów, poznajemy ważne postacie. Uczymy się wyszukiwać ich, dowiadujemy się, w jaki sposób wyszukiwać i co jest... jaką misję będzie miał detektyw. Każda strona jest tak bardzo bogata w ilustracje i na spodzie strony znajdziemy instrukcję, w jaki sposób poszukiwać tajemniczego pana w masce. Musimy znaleźć kilka ważnych elementów. Każdy element jest istotny do osiągnięcia kolejnego stopnia możliwości przejścia do kolejnej strony. Na końcu tej publikacji znajdziemy oczywiście rozwiązania dla tych, którzy nie są pewni, czy na pewno dobrze rozwiązali zagadki, czy znaleźli odpowiednie elementy. Książka pozwala zastąpić grę, ale też jest świetnym materiałem, który może zachęcić dzieci do pisania opowiadania. Każda plansza może być takim swoistym światem, w którym trzeba wymyślić opowieść i przygody, które dzieją się w tych skomplikowanych budowlach, bo każda budowla jest inna. Tu mamy taki zawiły betonowy labirynt. Innym razem jest to miasto lub gałęzie drzewa. Są to bardzo różnorodne światy, zachęcające do fantazjowania. A teraz zejdziemy troszeczkę na ziemię. Palmy na biegunie północnym. Wielka opowieść o zmianie klimatu. Ta książka już jest troszeczkę grubsza, jak widzicie. Ma sporo tekstu. Zaraz Wam pokażę, przekartkujemy. Ale są też ilustracje. Jak widzicie, tekstu jest dużo. Nie wiem, jak będzie lepiej widać, to ja chyba. No, miałam co czytać. I jeszcze czytam. Ale mogę już Wam opowiedzieć o niej, ponieważ już troszeczkę, już prawie kończymy. I mogę Was zachęcić. Jestem zachwycona tą książką, ponieważ tutaj wchodzimy zarówno w geologię, geografię, poznajemy, w jaki sposób w czasach, w historii Ziemi klimat zmieniał się, co wpływało na tę zmianę klimatu, dlaczego kiedyś Ziemia była śnieżką, a później nagle się ociepliła tak bardzo, że było super gorąco. Dlaczego później przyszły ochłodzenia? Co przyczynia się do tego, że znowu przychodzą gwałtowne ocieplenia i w jaki sposób jest to zagrożenie dla nas ludzi? W jaki sposób my możemy coś zrobić dla przyrody, aby te ocieplenia pojawiły się później? Każdy z nas dokłada cegiełkę do tego ocieplenia.
Jest tu dużo, bardzo dużo wiedzy na temat badań naukowych, na temat odkryć, na temat różnorodnych teorii. Mamy tu bogactwo wiedzy z geografii, geologii, biologii. Dowiadujemy się, jak powstają różnorodne paliwa, dowiadujemy się, w jaki sposób powstawały różnorodne kontynenty, dlaczego tam, gdzie obecnie jest ląd, kiedyś były miasta portowe. Polecam. Dzika książka o dzikach. I o ich kuzynach. To publikacja taka dość bogata w ilustracje. To takie ilustracje bardzo artystyczne, malownicze, które przyciągają uwagę dzieci. Jest też bardzo dużo informacji o dzikach, o tym, jak wyglądają ich rodziny, jak składa się, jak wygląda dzicza społeczność, w jaki sposób dziki sobie wzajemnie pomagają, dlaczego jedne są samotnikami, a inne wolą rodziny, w jaki sposób radzą sobie z mrozami, jakich pokarmów szukają, jak wyglądają ślady dzików, dlaczego są pożyteczne dla lasów, w jaki sposób komunikują się. No i dużo, 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 dużo ciekawych rzeczy. Tu mamy też nawet mapę rozmieszczenia różnorodnych gatunków dzików, świnek i innych krewnych świnek. Dowiadujemy się, jakie gatunki dzików żyją, krewniaków dzików żyją na innych kontynentach, jakie przynoszą pożytki dla danej fauny. Książka bogato ilustrowana, z dużą dawką wiedzy. Moja córka jest nią zachwycona. Zresztą Ola uwielbia książki o zwierzętach. Jeśli mamy publikacje o zwierzętach, o przyrodzie, tak jak tutaj były te o palmach na biegunie, ona potrafi bardzo długo słuchać i każe sobie czasami powtarzać, czytać jeszcze raz niektóre fragmenty, jeśli czegoś nie zrozumie. Zdecydowanie polecam. Dzika książka o dzikach. Teraz będą dwie z wydawnictwa Egmont. Monstrualna, należące do serii Monstrualna edukacja, erudycja, przepraszam, erudycja. W tym wydawnictwie wydano także serię Straszną historię, gdzie poznajemy różnorodne, skomplikowane i groźne wydarzenia z historii ludzkości. Tu wchodzimy w świat robali i mózgów. Fajna rzecz, gdzie poznajemy zarówno robale poznajemy głębinowe, poznajemy robale takie żyjące w naszym otoczeniu. Wchodzimy w świat ślimaków także. Są to wszystko co jest opisane w bardzo interesujący sposób. W formie takich ciekawostek, z dużą dawką humoru. Jest sporo anegdot. No i oczywiście ilustracje, które pozwalają też w pewien sposób wyobrazić sobie niektóre rzeczy. Pięknie rozpisany jest podział, klasyfikacja zwierząt. Dowiadujemy się, w jaki sposób, dlaczego grupa i rzędy istnieją,
dlaczego grupa jest nadrzędna, a rzędy są podrzędne i tego typu proste rzeczy, które na podstawie prostych odniesień dzieci łatwiej zrozumieją. Tym razem dla dorosłych Iwona Kienzler. Nie jest to pierwsze moje spotkanie z tą pisarką. Po książki Iwony Kienzler sięgam od czasu do czasu, ponieważ ona wydaje publikacje o kobietach. Jest tu duża dawka historii. Kopciuszki na tronach Europy. Sam tytuł jest troszeczkę mylący, ponieważ z jednej strony wydaje nam się, że to będzie książka tylko o kobietach, a tak nie jest, ponieważ kopciuszkami bywali także mężczyźni, ale to jest właśnie dość ciekawa rzecz, że nie tylko kobiety pełniły tę taką baśniową rolę. Z drugiej strony mamy tutaj bardziej zarysowane tło historyczne, poznajemy władców, a nieco mniej same władczynie. Ale to też jest właśnie to zarysowanie historii i pokazanie realiów, w jakich one żyły, bardzo ważne dla pokazania, z jakimi trudnościami one musiały się mierzyć. Poznajemy tutaj władczynie, które słynęły z rozpusty. No chyba, tak szczerze mówiąc, chyba wszystkie słynęły po prostu z rozpusty, bo były mądrymi kobietami, a mądre kobiety trzeba po prostu w historii pokazać jako niepotrafiące zapanować nad własnymi rządzami. No i do takich władczyń, w świat takich władczyń zabiera nas Iwona Kienzler. Są to zarówno starożytne władczynie i żony władców, jak i te nieco nowsze, młodsze. Akcja kończy się gdzieś tak w XVII wieku, czyli jeszcze w tych czasach, kiedy panowali królowie, kiedy były ważne te wszystkie stopnie pokrewieństwa, kiedy małżeństwo było zawierane na zasadzie interesów politycznych, interesów dynastycznych. Kopciuszki niszczyły te układy w takim sensie, że państwo nie mogło skorzystać na żadnej umowie z innym państwem, ale często były bardzo mądrymi kobietami, mądrymi przewodniczkami swoich mężów i dzięki temu państwo też zyskiwało w niektórych przypadkach. Nie są to wszystkie kopciuszki, które znam. Są to tylko, ile ich tu było? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kobiet. Nie kobiet, kopciuszków. Ponieważ, jak już wspomniałam, mężczyźni też są tutaj kopciuszkami. A takich historii w naszych dziejach było dużo więcej, ponieważ nawet nasi królowie zawierali związki małżeńskie, które w pewien sposób były niezgodne z interesami dynastii. Iwona Kienzler, Kopciuszki na tronach Europy. Polecam. A teraz troszeczkę tylko Wam zaprezentuję, a opowiadać będę Wam innym razem. O, jeszcze na dnie mi się znalazła, ale historia ta śmieszna, straszna i straszna PRL. Grażyna Bąkiewicz od jakiegoś czasu publikuje książki, które należą do serii Ale straszna historia. W tej serii poznamy klasę, która może podróżować w czasie. Jest to klasa z przyszłości, mają zajęcia z bardzo specyficznym nauczycielem historii, panem Cebulą, który nie boi się eksperymentować i jest takim nauczycielem wysyłającym swoich uczniów w misję w przeszłość, żeby poznali lepiej historię. I dzięki temu razem z
podążając za przygodami tych bohaterów, możemy poznać dzieje Polski. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, dlaczego Mieszko, co Mieszko I ma wspólnego z Wikingiem, w jaki sposób rządził Kazimierz Chrobry, w jaki sposób tworzono państwo w Polsce. Bardzo dużo, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość. A tym razem Grażyna Bąkiewicz zabiera nas do PRL-u. Jeśli wasze dzieci mają problem z przyswajaniem historii, mają problem z zainteresowaniem się tym trudnym, ale niesamowicie bardzo ważnym przedmiotem, to zdecydowanie polecam wam tę serię. Jest, wszystko jest opisane w taki sposób, że po prostu nie sposób się nie zainteresować. Jest tu duża dawka humoru, jest komiks. Tekst jest przeplatany komiksem, żeby młody czytelnik nam się nie znudził i wyciągnął jak najwięcej informacji z publikacji. Ilustracja. Tak pokazuję wam dość wyrywkowo, więc nie jest to zaplanowane, które ilustracje wam pokażę, ale sami widzicie, ilustracji jest dużo. Prawie, no, praktycznie każda strona, na każdej stronie jest ilustracja. Dzięki czemu książka jest dla młodego czytelnika interesująca. Moja córka sięga po te książki już od kilku lat i jest bardzo zainteresowana wszystkimi przygodami bohaterów. Za każdym razem w tę przygodę zabiera nas inny uczeń z klasy. Niedługo na blogu opiszę wam, kto tym razem zabrał w przygodę, jak te przygody wyglądały i dlaczego warto po te książki sięgać. Polecam. A teraz opowiem wam króciutko, pokażę wam moje patronaty. Wszystkie są to książki z wydawnictwa Forma. Antologia współczesnych polskich opowiadań. Każdego roku wydawnictwo Forma wydaje kolejny tom antologii polskich współczesnych opowiadań. Wydaje też tomy opowiadań grozy. Tym razem mamy do czynienia z takimi zwykłymi życiowymi historiami, które mogą przydarzyć się każdemu z nas. A co dokładnie będzie w tych opowiadaniach, to ja wam napiszę i opowiem jeszcze w innym filmiku. Tym razem tylko pokazuję, że coś takiego istnieje i że jest takie wydawnictwo. Kolejna książka. Tym razem dramat. Krzysztof Ćwikliński, Nocny gość. Jest to opowieść o Szekspirze, do którego przybywa gość. Jest to arystokrata i polityczny gracz po stronie Tudorów. Akcja jest dość zaskakująca. Sam dramat jest niedługi, bo liczy 60 parę stron. Dziełko do przeczytania w godzinę, a do przemyślenia w kilka godzin, ponieważ ja jeszcze sobie chodzę i trawię tę publikację. Link znajdziecie w opisie albo w komentarzu do tej książki i dowiecie się więcej na stronie wydawcy, a ja niedługo opowiem wam więcej o tej książce. Notatnik i modlitewnik drogowy 2, Henryk Waniek. To kolejna odsłona takiego bardzo refleksyjnego dzieła. Ja lubię sięgać po takie książki, w których pisarze, twórcy poruszają różne ważne tematy, które zmuszają nas do przemyśleń na temat codzienności. Marek Maj. Teorie naiwne. Oczywiście poezja.
Z poezją Marka Maja mam już do czynienia nie pierwszy raz. Wcześniej sięgałam po Obrzeża i Skraje. I jego wiersze są takie bardzo przystępne, a z drugiej strony wymagają od czytelnika sporej wiedzy. Im więcej ktoś wie, tym więcej z tych wierszy wyciągnie. Ale jeśli jesteśmy czytelnikiem nieobeznanym, to będzie to dla nas także bardzo przyjemna lektura. Polecam. I dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia!